Cześć, nazywam się Kaja Klimek i jestem Waszą przewodniczką po konkursie filmowych odkryć. Za chwilę obejrzycie film pod tytułem Gdzie jest Anne Frank? I to jest pytanie, które bardzo wiele osób w tym filmie będzie sobie zadawało. Ale my poznajemy dwie bohaterki. Jedną z nich jest Anne, drugą Kitty. Dzieli je wszystko, a przede wszystkim przestrzeń czasowa. Anne poznajemy jako 13-letnią Żydówkę żyjącą w Amsterdamie w czasie II wojny światowej. Kitty jest wytworem jej wyobraźni, jej przyjaciółką, ale taką wymyśloną, o której pisze i do której pisze w swoim dzienniku. I ten właśnie dziennik, czego też dowiecie się z filmu, jest bardzo ważnym elementem. To jest prawdziwa pamiątka, prawdziwe świadectwo tego, co działo się w czasie Holokaustu. Więc warto, naprawdę warto zwrócić na to uwagę. W przypadku tego filmu, który jest animowany, możemy sobie zadać pytanie, czemu właściwie służy animacja i co ona daje nam i twórcom. Tutaj przede wszystkim pozwala połączyć dwie płaszczyzny czasowe. Z jednej strony mamy świat przeszłości, opowiadanie o prawdziwych osobach, z drugiej strony świat teraźniejszości i jeszcze właściwie ten element wyobrażonej przyjaciółki, która staje się niemalże realną postacią w teraźniejszości. Trochę wydaje się, że to wszystko może być poplątane, ale zobaczycie, jak w filmie te dwie płaszczyzny czasowe ze sobą korespondują, jak ze sobą dyskutują i jak się ze sobą przenikają. Oprócz Anne i Kitty poznajemy też innych bohaterów. Będzie rodzina Anne, z którą spędza czas właśnie w zamknięciu w kryjówce i nowi przyjaciele Kitty we współczesności, ale też osoby, które stają na przeszkodzie obydwu bohaterek właśnie w realizacji pewnego celu, którym też jest opowiedzenie tej historii. Warto w tym filmie zwrócić również uwagę na to, co współcześnie dzieje się w mieście Amsterdam. Bo z jednej strony wszyscy znają tam nazwisko Anne Frank, mamy tam muzea, szkoły czy szpitale jej imienia, ale mamy wrażenie, patrząc na to, co się dzieje w tym filmie i co się dzieje wśród bohaterów, że ludzie trochę zapomnieli, z czym bohaterka chciała nas zostawić. I stąd właśnie pojawia się pytanie, które chciałabym Wam zadać w przypadku tego filmu. Czy lepiej coś zamknąć w muzeum, czy może sprawić, żeby żyło dalej w naszej pamięci? Gdzie w tym świecie mieści się opowieść Anny Frank? To właśnie coś, o czym warto pomyśleć po seansie.